16 ekip z terenu całego powiatu częstochowskiego zameldowało się na starcie trzeciej już edycji Spartakiady Sportowej. Była rywalizacja w takich dyscyplinach sportu jak siatkówka, piłka nożna czy koszykówka. Zawodnicy poszczególnych drużyn wzięli też udział w dość nietypowych konkurencjach, takich jak przeciąganie liny, rzut wałkiem czy też dziura we wiadro. Szczególnie te dwie ostatnie dostarczyły spore emocje, ale też cieszyły się sporym zainteresowaniem widzów. Pokazując przy tym, że pomysł, by zorganizować tego typu wydarzenie, był strzałem w dziesiątkę. Myślę, że bardzo dobry, co widać, że wszyscy dotrwali do końca. Pogoda nam sprzyja, są gminy chętne, żeby to organizować, są ludzie, młodzież, ale nie tylko młodzież, bo ludzie starsi, którzy chcą przyjeżdżać, także myślę, że na pewno będziemy to organizować. Rywalizacja, o której wspomnieliśmy, trwała kilka godzin. W jej ramach gminy zdobywały punkty, które wliczane były do klasyfikacji generalnej. W niej ostatecznie najlepsze okazało się gmina i miasto Koniecpol, której mieszkańcy śmiało mogą powiedzieć, że są najbardziej sportowym miejscem w powiecie w 2018 roku. Niesamowita radość, dlatego że no nie spodziewaliśmy się, że zdobędziemy pierwsze miejsce. No radość, doping niesamowita, czego już słychać po moim gardle, po mojej mowie. Ale radość, jeszcze raz mówię, niesamowita. Ostawiamy na młodzież. Gospodarzem imprezy była w tym roku gmina Mstów, która oddała do użytku ekipom doskonale przygotowane obiekty warty Mstów. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że dopisała nam pogoda i że dzięki temu ta impreza mogła faktycznie być udana. Mogliśmy rywalizować w kilkunastu konkurencjach. Natomiast nasze miejsce, no powiem szczerze, wyrównaliśmy swój dotychczasowy rekord, bo rok temu również mieliśmy czwarte miejsce, a nie wypadało po gospodarsku, żebyśmy zajęli miejsce na podium. Także cieszę się bardzo, to jest maks, co chciałem osiągnąć. Spartak już za nami, co nie oznacza, że w gminie Mstów zabraknie atrakcji. Dokładnie w tym miejscu będzie tradycyjna mstowska noc świętojańska. Już dzisiaj zapraszam, 23 czerwiec, sobota. Gwiazdą wieczoru będzie Doda, to myślę, że nikomu nie trzeba jej przedstawiać. Poza tym Darek Kordek, wiele innych gwiazd, pokaz Vision Models, jeżeli chodzi o modę, wyplatanie wianków. Myślę, że duża impreza już sprawdzona w regionie, także będzie się dużo działo. Przy okazji miło nam poinformować, że gmina Mstów przekazała na ręce redaktora naczelnego naszej telewizji podziękowania za wieloletnią współpracę.